Jak go masz, to odpalaj. Właśnie mi zniknął. Prawo czy lewo? Lewo. Wszedł ten zielony korytarz, idę tam. Skracam z prawej. Jestem pod autobusami. Straciłem go, nie wiem, kurwa, gdzie tam. Ale to mógł... No. Wchodzę na górkę, zajrzę do kasy. Przez tamtą daleką dziurę do kastu ktoś wszedł. Od strony garaży? Daleko, tak, tak. Ty buszujesz po garażach chyba, tak? No. Ja wskakuję do customs. Położę się tutaj. Szaku na kartę. Zbliżatorów. Nikogo tu nie spotkałem. Idź do ciebie. Wejdź na dach. Jak uważasz? Jak na razie skautuję. Może ten ktoś, wiesz, poszedł otwierać to biuro, więc spoko na razie. Żeby zostawił otwarty, to było ekstra. Ale to było jakieś growa, to się nie stało. Jestem na dachu garażu. Patrzę na niebieską budkę, gdzie mam patrzeć? No coś takiego. Tylko na którą? No tą od naszej strony. To nie musisz tu, bo ja tu jestem w krzaku. Widzę cię wreszcie. Piotrek, gdzie jesteś? Na autobusach. Ktoś tu wybiegł w kastą w stronę torów, przez środek, przy ciężarówkach. Będzie leciał przez wodę zapewne. Możemy go złapać tam na tym przesmyku. No, jesteś tu zdaniem, niech leci. My mamy skawę do zrobienia. I biuro. Które chyba jest zamknięte, bo patrzę na nie. Jestem na śmietniku w tym parkingu. Tak, customs moim zdaniem zamknięty. Weź z niego wybieg, więc nie wiem. To weź Piotrek, sprawdź, czy to biuro nie jest otwarte, może zamknął ze sobą. Mówisz? No tu nie ma skałów z mojej strony. No dobra, no to idę od strony budy. Ale do szpuli. Widzę cię. Jestem w krzaku obok budy. Jakiś trup na customs leży dalej. Ja
jestem w środku. Nie, już mam się trzymać czeka. Teraz zwiedzam dół. Na podwyższenie przy pociągach. Zero przeszało. Zamknięte. Dobra, góra zamknięta. Tam gdzie wchodziliśmy, tak? Tak. Jestem w tej niebieskiej. Jestem przy kiblu. Wychodzę. Nie, nie, w pociągu mówiłem. Tam dalej na drugą stronę. Słabo słychać tymi drogami. On się skrada. Ktoś z was biegnie? Tak. Ja biegnę. Okej, to ja jestem. Grazie. De nada. Przechodzimy na drugą stronę? Przy czołgu się kręci ska. Dawaj z tym rygiem, dawaj. Przechodzę przez wodę. Zarażony jest ten. Minęliśmy czoło. Kurwa, no. Jest tam dachu. Minus. Ale mam lagi, ja pieprzę. Od 2 sekundy utrzymuję się. Przechodzę przez dziurę. To też był, bo jest puszka wyjebana na ulicę. Słyszę skawa od garażu. Ja siedzę w krzaku na tym martwym. Gdzie jest? Nie wiem, słyszę jak się drze. Od strony przystanku. Ja to się cofnąłem trochę. Ja jestem w dziurze. Słyszę kogoś blisko. Jest któryś z was blisko? Ja i Piotrek. Nie ruszam się. Ja teraz też. O kurwa, nie mam wody. Zapomniałem się napić ja i nie żyć. On jest zero. Jestem z górą. Po lewej stronie za górą. Gdzie ten skaw? Też go słyszałem. Dzięki. Tak, tam przejedę to pora. Jestem pomiędzy garażami. Za garażem go nie widzę. To ja. Tam już
Jebacie, baryka! Machał mnie, że to już ograłeś. Dobra, zasłaniaj. Dobra, dawaj na szybkość. Dobra, reszty nie sprawdzam. To tam skawa szukasz? Kto? Ty. Nie. No jestem w dziurze tutaj, w tym korytarzu długim. No tak, ale idziesz dalej, tak? No powoli, tak. A wy wchodzicie tam dziurami? Nie, no tą samą dziurą wyszliśmy i ciebie. Zobaczcie. Idę przez ten Brownem. Na wysokości dziury. Ja muszę jeszcze to zabijać z kawy. Możemy pójść do małego dormu się rozgościć. Odczekać 12 minut w tym czasie. I się rozejrzeć. To jest teraz, musimy podjąć decyzję, żeby tu nie stać. Możemy. Ja idę tutaj przez dużą. Chyba czysta. Tak. Pusto. Idę do małego. Stronę małego. Tutaj przerzucę. Dobra, podbiegam do małego dormu. Ja jestem pod małym, tu z tyłu, za jego plecami. Chodźmy od tyłu, Piotrek, tylko raz w przód dalej. Od frontu? Tak. Okej, główne wejście. Bardzo. Zamknąłem. Mają pilery. Skawy siedzą w jakimś rogu tutaj. Piętro czyste. Parter chyba też jeszcze sprawdzę tam. Jak z wodą, Piotrek? No okej. Okay. Ale soczek jeszcze będę miał wodę. Ktoś biegnie po ziemi, krzaki. Pobieg na górę, biegnie do was, przeleciał.
Skawograsz, tak? Skawa albo skawograsz. Białą kamizelkę do questa, ale weź. Ja mogę łyknąć. Dobra, to patrzę drzwiczki. No, jest kaw zwykły. Otworzyłem drzwi. Jak tam skończysz, to pozamykaj te drzwi przy wejściu. Na przykład do kibla. Sam nie wiem w sumie, czy... Zostawić otwarte i liczyć, że ktoś tak jak tamten po prostu wejdzie i tam się zamknie? Czy od razu zablokować? Jest coś ciekawego tam za tą siatką na parterze, żeby z drugiej strony wyjść. Tak, jednym z nich jest safe, w drugim jakieś techniczne rzeczy. Nie wiem, bo patchu były jakieś nowe rzeczy. Pójdę tam. Jurek, tam coś przeszukujesz? Buszujesz na dole, Konrad? No. Ty masz kluczyk, tak? Tak. Za 105? Tak. Nie, 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 105 jest naprzeciwko tego, 104. Chyba, że to jest podmienione i to jest kluczyk 105, nie? I fuck. To idealnie. Coś jeszcze było? Jakieś kurtki? W łazience dwie kurtki, ale sprawdzałem. Jeszcze są te szafki tutaj za drutem kolczastym i dwie kurtki za tymi szafkami. A no i weź ty do tego pokoju, weź stary. Przy tego zginęłaś, nie? Do tego 206. Nie, zrobione. Tak? No to nie musiałem przeżyć, wiesz? A, okej. Okay. Znaczy w questie jest, że musisz wyjść z custom z żywy, ale to nie musi być ten sam raid, co tam zaglądasz. No tak, no. Dobra, to idę przez druty. Komando. Ubemo futryny. Ubogie te biura. Ruskie biuro. Wódkę by chociaż dali. No to dali podobno. To nie wiem czemu ma służyć. Odwodnieniu.
te kurtki gdzie? Dalej, 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 dalej. Następny pokój. To jest cały moduł w hideoutcie do budy. Bus, coś tam. Destylarnia? Coś takiego, że... Ciekawe z czego. Już nie dodali żadnych ziemniaków ani żyta. Będę ulepszał teraz ten medyczny stację, bo z tego co widziałem można... Tam. Tak, jakoś można takie nie do końca zużyte leki przerabiać na takie leko śmieci i z nich robić inne leki. Tak, to było w tym filmiku. Tak. Żeby używać kar. Ale z nich się robi te pomarańczowe, a właśnie on zostawiał kar i jakoś robił iFucki z tego. A, aż tak. Kar zostawiał. O Jezu, zaraz. Ktoś mi mignął, kurwa. Akurat odwróciłem wzrok od ekranu. Ktoś chyba wbiegł do dłuższego dormu. Okej. Okay. Od lewej strony, z naszej perspektywy. Czyli od construction. Od construction na najniższym piętrze. Na parterze. Dobra, idź Piotrek do tego wejścia, ja się rozejrzę przez okno. Trudno będzie wyłapać tam pojedynczą osobę. Tak. Drzwi bortne pozamykane. Wychodzi po schodach. Idzie do nas. Na lewo jest. Widzę. Tam okrana. Idzie na lewo. Za śmietnikiem. Przy śmietnikach. Źle. Wiem, nie mam następnego. Widzę go z góry, więc możecie go docisnąć. To jest Bear z Mosinem. Czy z czymś takim. Nie widzę go. Jest. Widziałem, że tam środka była. Chyba. To ja jeszcze. Wychodzę na niego. Jest od strony construction. Za tym śmietnikiem, za murkiem. Chyba jest martwy, bo dostałem zaliczenie jakiegoś questa nagle. Po lewej? Po lewej, po lewej. Kurwa, nie widzę go. Stary, za tym murkiem po drugiej stronie, od strony construction. A, ta leży. Weź ukryj się na razie w krzaku, my zaraz przejdziemy cię osłonić. Się przeładuje. To jest kawałograż, bo... Się mogę zostać. Co się dzieje? Widzę się jakby gas station. Bus prędzej. Ale to bliżej niż gas station. Jesteś ukryty, Konrad? Tak. Przy nim w szaku. Tak, no. Jak gdyby od muru. Tam będę pilnował wejścia do nas. Ty wyszedłeś z tamtej teraz, tak? Tak.
Nic nie widzę przez szybę. Czekajmy chwilę i się przegrupujmy razem. Chcesz lutować to ciało, Konrad? Ja to już zrobiłem, no. On nic nie miał. Spotkajmy się moim zdaniem w dużym dormie. No dobra, teraz biegnę do schodów tych naszych. Wychodzę z małego frontem. Idę na najwyższe piętro. Czy czekajesz te małe skrzyneczki tu? Nie wiem. Chodzę, jestem. Jestem na górze. Ja jeszcze w małym siedzę. Zaczekajmy na piątkę zlutowania. Tutaj to dwie kurki, które mam pod nos. Dobra, przebiegam środkiem na front. Do przedniej drzwi wchodzę. Po metalu biegłeś? Nie wiem, biegnę teraz przodem. Przodem biegam. Okej, to tam. Ja. Widać mnie bardzo? Ciebie nie, ale opaska jak skurwysyn. Jestem na samej górze, tylko przypominam. Ja pilnuję jak gdyby tego wejścia od strony muru, bo siedzę pod nim, mam słuchawki. Słuchajcie, wylutujcie, bo jestem pełen. Coś lutował i zostawił Eurosy? Muszę się załadować. Jakieś gas station manager, manager office. Na dole coś jeszcze było? Ta, kurtki, torba w kiblu dużym, te szafki przy wejściu. Sześć kurtek od strony tam construction w tej części. A to w sumie też kurwa mam wszystko jeszcze prawie. Cię przeszafkę wyrzuciłem HDD jeszcze, bo... Jak z wodą stoicie? Chodź jeszcze. Konrad, będzie przyniosł zaraz na górę. Masz martwki? Nie. Wychodzę na balkon.
Dobra, idę sobie otworzę ten 200 coś tam, nie? Kołpak wyrzucony. Jestem pod prysznicami tu. Dasz mi wodę? Tak, jesteś. Wchodzę na pierwsze piętro. A wy? Tak, jestem tutaj przy łazience. Też tak było zawsze. Zawsze. Hmm. No wejdźmy na górkę jeszcze tutaj od dormów. Rozejrzymy się na construction i pójdziemy dalej na stację benzynową. Na parterze się spotykamy. Od strony construction. A jeszcze się nie spotkaliśmy z... Jak się nazywa ten tutaj scout boss? Rashala. Rashala. Nie będą tam, wiesz, na samym końcu. No bo my do ZB idziemy, tak? Ogólnie. Wydaje mi się, że oni teraz kumulują te skawy na dwóch krańcach map. Może. Ale generalnie zawsze były tłoki. Zaczęło się, na przykład to nowe miejsce na skawy to jest ten parking tam przed tym budynkiem, w którym się kampimy często na początku. To ja nic nie widzę z tej perspektywy. Nie ma nic. Idziemy na gaz, na new gas. Ja będę sobie jezdnią dyk. Lewą stroną. Ja między wami jestem. Gaz pójdziemy.
Ruch na gaz. 1, 2. Widzę. Trzeci w środku. Okay, czwarty. To jest boss. Aha. Jestem pod kontenerami. To oni. Stary, w tych pumpkinach są dwóch halloweenowych. Co robimy? Mam ryszala. Jestem. Minus dwóch. Z prawej strony stacji też. Granat. Gdzie jest ostatni? Na prawo. Minus. Dobra. Słuchajcie, mamy 4 minuty, jeszcze jeden żyje. Gdzie jest? Tu z lewej strony stacji. Na końcu za niebieskim płotem. Pomóż mi. Jest dyni czy nie? Kurwa, myślę, że ja widzę, jak do mnie napierdala. Na pewno, nieważne. To jest jedna z obstawy. Jakoś tam widzę, ale ja nie wiem, czy to jest ktoś z was. Ja jestem na stacji. Minus jeden. Jeszcze jeden. W środku. Minus. Jeszcze jeden. Jak dalej? Słuchajcie, 3 minuty, szybka akcja. To jest tona lutu. Jeszcze jeden. Jest ktoś. Kurwa mać! Nie mam amunicji. Minut. Zajebiście. Nie wiem. Kapiszon i chuj. Jebana MP5. Chyba tyle, jak co? No. Chociaż sam już nie wiem. Dobra, podchodzę. Pierdolę, zawsze muszę kurwa ginąć. Dawaj, chodź, lutujemy to wyraz. Tak. Jeszcze tak kurwa chodzić nie chcę, no. Ser, bardzo dobrze ci poszło. Oprócz tego. Chuj z tego, jak nie mam kasy z tego, no. XP. Jak z wodą, Konrad? Okej. Dwie minuty. Co na szali było? Jakiś szrot, kałach z modami i tyle. A i kicker do lapsa zwykły.
To jest MK3 na skawie. Nie wiem, już mam VMS-a, wiesz. No nie zmieszczę tego. Ja też kurwa już. Uj. Gdzie jest ten Rashala? Leży na zewnątrz, przy kontenerze. Jakbyś od boku chciał wejść, od tego skrótu. Lapsy teraz będą? Idę na tył stacji. Dobra, wynośmy się z tym. Przedobrzyliśmy. Chodzę tyłem. No, też jestem na tyle. Idziemy? Tak, tak, chodź, ja już wybiegłem. Myślałem, że ty biegłeś za mną. Nie słyszę. Dzida, dzida, dawaj. Coś jest na końcu drogi. Widzę, skaw. Nie ma. Chyba minus. Czy ja kiedyś coś trafię, kurwa? Nie mam amunicji. Chyba minus. Dobra. Chodźmy dalej. A nie tędy? Dobra. Dawaj, dawaj. Смотрим под ноги. Ну пиздец. Что-то тихо больно. Дикие еще эти. Их только не хватало. Według mnie они się totalnie zespawnowali, jak podeszliśmy do stacji. Tak to wyglądało.